kolejne zadanie, przeprowadzenie motocykla. Pamiętajmy, nie musimy odpalać motocykla, jest to wyprowadzenie motocykla z garażu. Trzy zmiany kierunku jazdy są. Dobrze, dajemy nóżkę. Schodzimy z motocykla. Proszę bardzo, pierwszy błąd podczas wyprowadzenia motocykla z garażu. Nóżka znajduje się na linii, na której nie powinno jej być. Zadanie trzeba powtórzyć, mamy już pierwszy błąd. W tym momencie motocykl egzaminator wprowadza ponownie. I przystępujemy do zadania jeszcze raz. Pamiętajmy, trzy zmiany kierunku jazdy. Podczas pierwszej próby nie było zmiany kierunku do tyłu. O, trzeba podjechać do przodu. Kursant chciał wykonać to zadanie na raz i niestety na raz się to jest niewykonalne. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Zadanie wykonane prawidłowo, przygotowanie do jazdy, kolejne zadanie egzaminacyjne, slalom wolny, 5 ósemek i slalom wolny. Proszę bardzo.